Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Nidzicy poruszono temat obniżenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Radni zapytali, dlaczego to nie oni decydują o wysokości cen za wywóz śmieci. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku, artykuł 2a mówi, że samorządy, które należą do związków, mogą samodzielnie prowadzić gospodarkę odpadami, ale albo mogą przekazać to zadanie na rzecz związku. W przypadku 12 samorządów, które tworzą u nas związek, wszystkie samorządy przekazały to zadanie do realizacji przez Ekologiczny Związek Gmin Działdowszczyzna. Przewodniczący Zarządu Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna Kazimierz Kordecki rozwiał nadzieję radnych na obniżenie cen. Wynika to ze zmian w technologii przetwarzania śmieci. Dotychczas, kiedy nie przetwarzało się w ten sposób odpadów, to ceny stanowiły dwa koszty. W tej chwili ceny stanowi kilka składowych, które mają wpływ na to, co zostało zaproponowane w formie opłaty za zagospodarowanie odpadów na terenie naszego związku. Teoretycznie opłaty za wywóz śmieci mogą być niższe. Jest to możliwe pod warunkiem przejścia na pełną segregację odpadów komunalnych, których wywóz jest tańszy niż odpadów zmieszanych. Dlatego też należy dążyć, aby jak najwięcej osób dokonywało ich segregacji.